Madzia, jej kredki i dobre serduszko. Mama od godziny przeglądała swoje ubrania. Sukienki, spódnice, spodnie, bluzki, bluzeczki, koszule. Do jesieni zostało jeszcze trochę czasu, ale mama wolała przygotować się do niej zawczasu. Tata zaś właśnie wrócił z pracy i wesołym krokiem wszedł do domu. Dzień dobry! Zawołał radośnie. Jednak nikt nie odpowiedział. Tata bardzo się zdziwił. Zajrzał więc najpierw do swojego pokoju, który szczęśliwie dzielił z mamą. Gdy stanął w drzwiach, usłyszał, jak mama nuci ich ulubioną piosenkę. Zaszedł więc mamy od tyłu i mocno ją przytulił. Ha, ha! Zaśmiał się tata. A! Krzyknęła mama. To tylko ja. Cześć, skarbie. Powiedział ciepło tata i ucałował mamę w policzek. Ach, ty mój łobuzie. Zażartowała mama. Nagle do pokoju wbiegła zdyszana Madzia. W ręku trzymała klapek ze swojej lewej nogi i trzymała go wysoko w górze. Gdzie ten łobuz? Krzyknęła Madzia. Tata i mama roześmiali się na cały głos. Ej, czemu się śmiejecie? Tutaj jest niebezpiecznie, oznajmiła z przejęciem Madzia. Tata podszedł do Madzi, założył jej klapek na nóżkę i powiedział. To tylko ja. Chciałem zrobić mamie żart, odparł wesoło tata. Madzia pokręciła głową. Oj, tato, tato, westchnęła. Mama wróciła do przebierania ubrań, a tata poszedł poszukać smakołyków w kuchni. Mamo, powiedziała w pewnej chwili Madzia. Słucham, Madziu, odparła mama, nie odrywając się od swojego zajęcia. A co robisz? Zapytała Madzia. No, przeglądam ubrania, odparła mama. Madzia podeszła bliżej i uważnie przyglądała się każdej czynności, którą wykonywała mama. Bluzka do ręki, spojrzeć z prawej, spojrzeć z lewej strony i włożyć z powrotem do szafki. A mogę ci pomóc? Zapytała Madzia. No nie wiem, odparła mama. Proszę, powiedziała słodko Madzia. No dobrze, odparła mama. Zaraz też pokazała Madzi, jak złożyć ładnie bluzkę, a jak spódnicę. Sukienki zaś i koszule odwieszały z powrotem na wieszak. Madzia popędzała mamę. Mamo, szybko, muszę to ładnie złożyć, ponaglała Madzia. No za chwilkę, przecież muszę najpierw obejrzeć tę bluzkę. Dawno jej nie miałam na sobie, zastanawiała się mama. Mamo, nie musisz jej nosić, no, tylko daj, to ja ją złożę. Madzia była bardzo niecierpliwa. Madziu, ubranie trzeba najpierw dobrze obejrzeć, powiedziała mama. Tak, żeby potem włożyć z powrotem do szafy. Zażartował wchodzący tata. Nie, odparła mama. Madzia spojrzała na mamę, a potem na tatę. Mamo, to po co właściwie przeglądasz te ubrania? Zapytała. Mama uśmiechnęła się i odparła. No wiesz, Madziu, może być tak, że jakaś rzecz nie będzie mi się już podobać, nie będzie mi potrzebna, a na przykład przyda się komuś innemu. Ale komu? Zapytała dalej Madzia. No, może komuś znajomemu albo biedniejszemu, odparła mama. Ale to twoi znajomi, mamo, są bogaci? Zapytała Madzia. Tata zaśmiał się i delikatnie szczypnął Madzie w nosek. Madziu, to znaczy, że jeśli komuś znajomemu nie przyda się ta rzecz, to może ją dać komuś, kogo
na nią na przykład nie stać. Powiedział tata, czym uratował mamę z fali pytań Madzi. Dziewczynka zadumała się i wyszła z pokoju bez słowa. Otworzyła szafkę w swoim pokoju i wyrzuciła wszystkie ubrania na podłogę. I po kolei brała każdą rzecz i po krótkim przyjrzeniu się odrzucała ją albo w lewo, albo w prawo. Ta tak, a ta nie, mówiła. Po krótkiej chwili w pokoju zrobił się wielki bałagan. Jednak żeby nie było za czysto, Madzia wyrzuciła jeszcze kredki, piórniki i zeszyty z biurka. I dalej powtarzała. To tak, a to nie. Kolorowanka w pieski na prawo, a szkolny piórnik na lewo. I tak, po kilku minutach ciężkiej pracy, Madzia złapała kolorowanki pod pachę, a ubrania rzuciła na ramię. Oj, było ich już tak dużo, a zostały jeszcze spodenki. Dziewczynka złapała je więc i podrzuciła do góry. Ha, zamach był jednak tak silny, że spodenki wylądowały na jej głowie. A, no nic. Westchnęła Madzia i z niemałym trudem powędrowała do pokoju rodziców. Gdy tylko przekroczyła próg, puściła wszystkie rzeczy, a one rozsypały się dookoła. A to co? Zapytała zszokowana mama. To jest mi niepotrzebne. Odparła zaziajana Madzia. Ale jak to? Zapytał równie zdziwiony tata. Madzia pomachała głową na boki. Ach, ci rodzice nic nie rozumieją albo mają taką strasznie krótką pamięć. Mimo tych podejrzeń wzięła oddech i powiedziała: no przecież niepotrzebne rzeczy mogę oddać biednym, tak? Mama wzruszyła się do głębi. Ucałowała Madzię w czółko i mocno ją przytuliła. Och, skarbie, jesteś taka kochana, powiedziała mama. No tak, a mamie, widzisz, jakoś wszystko jest potrzebne. Zażartował po cichu tata. Oj, przestań, odparła mama. Zaraz też wróciła do swoich ubrań. Teraz to Madzia spojrzała zdziwiona na mamę. No, mamo, a ty co? Zapytała Madzia. Co ja? Odparła mama. No, nie idziemy? Znów zapytała Madzia. Ale gdzie? No, do biednych ludzi. Odparła przejęta sytuacją Madzia. No mamo, w tej sytuacji chyba nie mamy wyjścia. Powiedział z uśmiechem tata. Mama spojrzała ciepło na Madzie, a potem na swoje ukochane ubrania. I z pomocą taty wybrała kilka rzeczy. Potem tata bez zgadania zrobił dokładnie to samo w swojej garderobie. Spakowali ubrania do jednej torby i ruszyli pewnym krokiem do miejsca pomocy biednym.